W sądzie okręgowym w Sosnowcu zakończył się dzisiaj proces Tomasza M., który prawie 2 lata temu porwał i zamordował 11-letniego Sebastiana z Katowic. Mężczyznę uznano winnym wszystkich 7 zarzucanych mu czynów. Na mocy artykułu 85 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykułu 88 Kodeksu Karnego łączy orzeczone wyżej kary pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu Tomaszowi M. karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Oprócz głównego zarzutu, czyli zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, mężczyzna został skazany również za 3 inne przestępstwa o charakterze pedofilskim przeciwko osobom poniżej 15 roku życia oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Tomasz M. został skazany już w 2009 roku za porwanie chłopca w Siemianowicach Śląskich, jednak wówczas sąd zastosował karę w zawieszeniu. 12 lat później optyk z Sosnowca zabił. Tomasz M. będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 30 latach odbywania kary. Nawet jednak, gdyby został zwolniony, trafi bezpośrednio na leczenie orzeczonych przez biegłych zaburzeń preferencji seksualnych. Ponadto skazany ma zapłacić 600 000 złotych zadośćuczynienia rodzicom zamordowanego dziecka. Trudno mówić, panie redaktorze, o zadowoleniu w sytuacji, w której nie żyje 11-letnie dziecko. Natomiast rzeczywiście możemy się cieszyć, że zebraliśmy materiał dowodowy, który dał podstawy sądowi do skazania oskarżonego za wszystkie 7 zarzucanych mu czynów. Przypomnijmy, że Tomasz M. uprowadził 11-letniego Sebastiana 22 maja 2021 roku w Katowicach, kiedy chłopiec wracał z placu zabaw do domu. Mężczyzna zajechał mu drogę białym Fordem Mondeo i siłą wciągnął do samochodu. Potem przetrzymywał go w mieszkaniu swojej siostry, której nie było w domu. Następnie zabił chłopca, a ciało porzucił na terenie swojej nieruchomości w dzielnicy Niwka w Sosnowcu. Policja na trop mężczyzny wpadła dzień później. Niestety na uratowanie 11-latka było już za późno.